Dobra, lecimy z filmikiem pokazującym, jak przerobić kamerkę internetową i połączyć ją z obiektywem z AliExpressu, żeby wyszło nam takie, powiedzmy, urządzonko do inspekcji, pokazywania innym, jak lutujemy coś. Jeden z użytkowników na YouTubie napisał komentarz, żeby chciał to zobaczyć. Także lecimy z koksem. Dobra, taki filmik, bo jeden z użytkowników w komentarzu na YouTubie napisał, że chciałby zobaczyć, jak bardziej dokładnie wygląda taka modyfikacja tej kamerki, żeby z niej zrobić taki, powiedzmy to, ala mikroskop do elektroniki i nie tylko. Więc teraz pokażę na tym filmiku, o co mniej więcej chodzi i co potrzebujemy. Więc tak. Po pierwsze, obiektyw to jest najtańszy z AliExpressa za 60, od 60 wzwyż chodzą. Zależy, gdzie trafimy. I on po prostu tutaj kręcimy pierścieniem, to się albo obniża, albo jak wkręcimy go maksymalnie do góry, widzicie, że już jest tutaj pod tym. To wtedy mamy tą odległość najwyższą. Jak schodzi w dół, ta odległość nam się zmniejsza. Maksymalna odległość robocza zależy też w dużej mierze od tego, jak sama matryca, ja tu sobie zakleiłem, żeby nie ciął mi kurz, bo będę ją jeszcze przerabiał. Jak sama matryca jest blisko tej soczewki tutaj. Im tą odległość sobie ustawimy taką najbardziej optymalną, tym wtedy będziemy mieli tą maksymalną odległość roboczą największą w stosunku do tego, co potrafi nam dać ten obiektyw. Bo są obiektywy też o wiele droższe, bo wahają się od 60 zł do 300, gdzie tamte za 300 to już mają regulację zoomem w obiektywie. No i są o wiele bardziej zaawansowane niż ten. I teraz mam tak, że ta matryca, ona jest daleko jeszcze gdzieś w tym miejscu. To sobie wyobraźcie, jak ta matryca jest daleko od tej soczewki. A chciałbym zrobić tak, żeby ta matryca mi weszła tutaj bardziej do środka. No i dlatego ten filmik kręcę, bo będę przerabiał tą kamerkę Microsoftu. No druga sprawa to jest po prostu kamerka jakaś, tak? Ja tutaj mam Microsoftu Live Cam Studio, która ma obsługę 1080p w 30 fpsach. I to jest takie moim zdaniem minimum. Tutaj jest mikrofon podłączony. To jest minimum. A powiem wam, że takim moim docelowym targetem jest 4K, ale to jest droga inwestycja. Dobra, ja sobie teraz tą kamerkę rozbiorę trochę, bo tak jak mówiłem, chcę ją przerobić. Widzicie, tu już jest sama płytka. I zastanawiam się, po prostu jeszcze obetnę tutaj ten plastik obudowy, tak. Powiedzmy, nie wiem, z pół centymetra. Z pół centymetra, żeby po prostu jak najgłębiej się wbić tutaj tym obiektywem do środka. O, żeby on mi tak wchodził. To będzie po prostu pięknie. To będzie idealnie. Jak mi wejdzie gdzieś już tyle, to już będzie super. Dobra, ja robię pauzę, biorę mini szlifiereczkę i sobie z tym podziałam. I pokażę wam potem, jak to mniej więcej wyszło. Jak widzicie, tu jest taki przycisk, on mi jest w ogóle niepotrzebny. Także ja wykręcę sobie śrubeczkę tutaj, bo też jest mi to totalnie niepotrzebne. Żeby będzie mi łatwiej po prostu ciąć. O, to sobie wyrzucimy. I wiecie, co ja zrobię? Ja to, że ostrość złapię, ja to od górnej strony utnę
przy tym miejscu. Mini szlifiereczka jest, więc lecimy ścięcie. Powiem wam, że tutaj dużo roboty nie było. To było praktycznie nic do robienia. Teraz troszeczkę bardziej czuła część, bo będę musiał wyciąć jakoś też w tym miejscu tutaj. Dobra, ja zrobię sobie pauzę, bo chcę wykręcić tą śrubkę. Tutaj generalnie cięcie będzie o wiele trudniejsze, bo nie dość, że będę ciął tu, no to jeszcze jest ta podstawka. Także będę musiał jakoś tak w ten sposób to jakoś wyciąć. Dobra, tniemy na live'a. I tak to jest, jak chce się pokazać coś komuś na żywo, trzymając w jednej ręce to, siedząc bokiem na łóżku, nie mając żadnej stabilności. Połamana tarczka. Dobra, ja robię pauzę, sobie zakładam nową tarczkę i po prostu zrobię to poza kamerką, także będę mógł to lepiej trzymać wszystko. Powiem wam, że spoko to wyszło. Jest tak tutaj wycięte. Teraz montuję tą kamerkę do tej obudowy. Najważniejsze, żeby mi nie wypadła z tego całego wtyku. Teraz chwila, to było niedobrze. Tak, to było tą stroną wycięte, czy tą? Nie tam. Czy to dobrze uciąłem? Ale będzie ząg. Tu był przycisk. Szedł z tej strony. Dobrze. Tylko odbrałem nie tą część. Co trzeba. OK, widzicie? Teraz mam ją tak w miarę złożoną. Chodzi o to, żeby ta część mi potem złapała. No i mam coś takiego. Teraz muszę to tak na dwie śrubki tutaj sobie przykręcę. To będzie wyglądało tak. I teraz obiektyw. Wow, nieźle. Będzie mi wchodził już tyle do. Ta matryca będzie się zbliżała do soczewki obiektywu już o wiele więcej niż wtedy było. Także obraz powinien być jeszcze lepszy. Ok, ja to skręcam. Skręcam, skręcam, skręcam. Tutaj niestety tylko będzie na dwie śrubki ta obudowa skręcona. Widzicie, jedna śrubka. Tylko nie wiem, przy czym wziąłem dokładnie tą od tego. Nie chcę gwintu tu rozpieprzyć. To jest chyba za duża. Nie, tu były te białe. Tak, tu były te białe. Jedna. A tu drugiej nie ma. Praktycznie można powiedzieć, że zbliżamy się do końca robótki. Ok, skręcona.
Jeszcze raz przypomnę. Rozwalona kamerka, znaczy rozwalona. Całkiem z. Inaczej powiem. Kupiona na Oliksie, uszkodzona. Naprawiłem ją. I po prostu teraz jest przerobiona tak, żeby pasowała tutaj do tego obiektywu. Wiecie co ja zrobię? Widzicie? Tutaj haczy mi jeszcze jedna rzecz. To mi haczy. Ja to obetnę. Ja to obetnę, to mi będzie lepiej wchodziło. Tym razem postaram się to zrobić na wizji, ale żeby mi nie pękła tarczka. Super, udało się. Obcięte jest. Jezus, tu trzeba uważać jeszcze na płytkę, bo przecież, o Jezu, jakbym kondensatora przeciął, to już by nie działało. Uważajcie na płytkę, bo tu tak poleciałem. Ja pierdzielę. Ale na szczęście kondensatora nie uciąłem. Dobra, zróbmy jeszcze tak, żeby to ładnie wyglądało. W ogóle ta obudowa odprowadza ciepło, bo to jest wszystko aluminium, wiecie jak to się nagrzewa, jak ta kamerka chodzi. Nie, na odwrót. Na odwrót. W ten sposób. I tu z tyłu była jeszcze zaślepka. Tą zaślepkę w jakiś sposób się umieszcza. Tak, jest tutaj specjalnie w jedną stronę. No i dobra. Mamy zrobione i teraz zobaczymy jak to wchodzi. W zasadzie w ten sposób. Ok. Ja sobie zrobię filmik. Taśmą sobie tutaj oblepię. Z mojej strony to już jest wszystko. I po tym filmiku zobaczycie obraz, jak podłączę to pod komputer, laptopa i zobaczycie, jaki będzie obraz na różnych tam płytkach. A na tym już zakończę filmik. Dobra, jesteśmy już podłączeni do laptopa tą kamerką. Wszystko jest połączone z obiektywem, więc pobawmy się teraz, jak będzie wyglądał obraz. Ustawione jest Full HD, 30 klatek. I jeszcze w opcjach kamerki, tam w OBS-ie można wejść, że wchodzi się w ustawienia kamerki. Jest wyłączone, już wam mówię jak to się nazywa, konfiguruj wideo, regulacja kamery, naświetlenie. Naświetlenie jest na minus 7, dlatego że jak jest automatycznie, to do bani to ustawia. A jak sobie ustawimy ręcznie, to wtedy nawet jest obraz jakby szybszy. Jakość jest, im większe oświetlenie, tym wtedy bardziej muli. Dobra, lecimy z płytką. Pierwszą płytką. Odległość, jaka jest teraz z tego obiektywu, jest zmierzona miarką taką, jak są na budowach. 13 cm, 13 cm mamy odległości roboczej. Powolutku. O, sobie tutaj wjedziemy. I teraz tak, o, skupmy się na tych lutach. Wiecie co mi się wydaje? Że jak jest bliżej ta matryca tej soczewki, to mamy jakby większą głębię ostrości. Być może, no. 13 cm. Gdybym chciał się bawić jakimś grotem fajnym, to oczywiście tylko wezmę śrubokręt.
Ale tak jak mówiłem, na ręcznym te minus 7 to nawet szybko reaguje. 30 fipsów, ale takie stabilne 30 fipsów. Widzicie teraz płytkę od aparatu, matryca. Widzicie, jaka jest duża? O wiele większa niż w kamerce. I co tutaj się stało z tą płytką? Aha. Nie, z tą nic akurat. Bo to jest od innego aparatu. A miałem Panasonica, gdzie? Gdzie były te druciki pourywane i obraz na różowo świecił. Także całkiem spoko to wygląda. Jakie są koszta? No tak jak mówiłem, 60 zł obiektyw. No i kamerka. Liczmy tą stówę. Jak traficie gdzieś najtaniej na OLX-ie. No 160 zł. 160 zł i macie taki podgląd. No, jest większa ostrość. Głębia ostrości jest większa. To mogę już powiedzieć, że im bliżej dałem tą matrycę do tej soczewki, tym tą głębię ostrości mam większą. I wydaje mi się, że jest jeszcze lepiej przez to. Bo teraz na przykład powiem wam, o co chodzi z tą głębią ostrości. Tutaj widzicie ten napis 2210L. I wcześniej ta głębia była taka, że już na przykład pod tym te dziurki, one by były rozmazane. A tutaj widzimy, że mamy dosyć ostro i napis, i tą dziurkę. Także jakbym tutaj sobie ustawił. Ładnie widać, naprawdę ładnie widać. A żeby napis był widoczny, teraz mam płytkę prostopadle do obiektywu. Jest równiutko. I co się będzie działo? Żeby ten napis było widać, muszę ją dać pod kątem. Tak gdzieś, nie wiem, z 10 stopni. Wtedy napis jest widać elegancko. A jeżeli jest idealnie prosto, to totalnie nic nie widać. A tutaj mamy cały układ. OK. Biorę od telefonu płytkę jakąś, się pobawić. Widzimy tutaj płytkę od BlackBerry 9320. Tutaj uszkodzenie. Dioda. Jakiś pewnie czujnik. Z tyłu jest kamerka. Ta płytka nawet jeszcze żyje, ale ja z niej sobie brałem elementy. Bo robiłem tak, że potrzebowałem do innego telefonu jakiś kondensator. Dobrałem schemat od tej płyty. No i wylutowałem go i szedł do innej płytki. Mikrofon. Nie chcecie tego widzieć. Węgiel. Po prostu węgiel. Także widać całkiem spoko. Nie no, myślę, że jest lepiej. Zobaczę sobie jeszcze tutaj te elementy koło kamerki. Wibracja. Kamerka. Naprawdę jest fajne.
I kurde, tutaj taka odległość robocza, no 13 centymetrów. Spokojnie. Patrzcie, jak siedzi ta soczewka. Ta kamerka. Żeby ją wyciągnąć, potrzeba by było. Właśnie pobawimy się troszeczkę. Aj, tu już nie złapie mi tego. Trzeba by było tutaj ją jakoś chyba. Nie wiem, czy ona nie jest ta blaszka. Tak, ją trzeba było odgiąć. I wtedy wyciągnąć. No. Tak się ujmuje tą kamerkę. Dosyć trudno. Są o wiele łatwiejsze do wyjmowania. Jakiś układzik ACL12. Mikrofon. Dwa mikrofony ma. No, jakiś tutaj napis. Made in Malaysia. Rim Pop. To jest tutaj model tej płyty głównej. Jest spoko. Jest spoko. Naprawdę fajnie. Co by to wam jeszcze pokazać? Hi, co by wam tu jeszcze pokazać? Dobra, wezmę sobie jeszcze raz tą płytkę od aparatu, ale tym razem zrobię coś takiego, że obniżę o połowę cały obiektyw. W sumie to zrobimy na takim zbliżeniu. Zrobimy na takim zbliżeniu. Ja teraz zrobię tak. Powiem wam, jaka to jest odległość robocza. Wezmę sobie miarkę. I teraz mamy 9 cm. 9 cm od płytki. Pięknie to widać. Powiem wam szczerze, że jestem naprawdę zadowolony. A co to by było na 4K? Ja pierdziel. Teraz mam lepszą jakość. Serio, niż niektórzy wyjadacze, co są na YouTubie, streamują. No bez porównania. Pięknie to widać. Powiedzcie, co sądzicie o tej przeróbce 150 zł, jeżeli się dobrze postaracie. 150 zł. A najlepsze jest to, że ja bym sobie taką kamerkę tak chciał ustawić do filmików, jeżeli już bym kręcił takie live'y, żeby było tak pod kątem. Pięknie to wtedy widać. 3D. Z 2D robimy 3D. Dobra. Ja na tym zakończę filmik. I podsumuję to tak, że no pięknie, aż się nie mogę napatrzeć. Podsumuję to tak.
tanim kosztem da się zrobić coś w miarę fajnego. I co mogę powiedzieć? Polecam, bawcie się, kombinujcie. Jak macie jakieś swoje patenty, z chęcią bym się też dowiedział. Na tym kończę filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.